Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a przed nami już 50. odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. No i właśnie, 50. odcinek, można powiedzieć, taki jubileuszowy. I tu jakby ktoś trafił akurat na ten odcinek, widząc go po raz pierwszy, to pewno by mogło paść pytanie, dlaczego ja na 50. odcinku, czyli w sumie po 50 trasach, no jednak mam tam raptem tych 30 ciężarówek, 30 kierowców, no bo siebie nie liczę. No i dlaczego tak jestem średnio wylewelowany, bo to raptem 26 tutaj poziom, nie mam jeszcze wszystkich przecież osiągnięć. No to już wam tłumaczę tym osobom, które gdzieś tam pominęły. Ta seria, moi drodzy, jest drugą serią na moim kanale z levelowania konta. Pierwszą serię, którą tworzyłem, robiłem według swoich zasad, które to zasady wam w poradnikach często mówię i tam faktycznie szło to szybko i wielu z was zdziwiło się, dlaczego u was idzie to wolniej, skąd ja mam tyle kasy, czemu ja mam tyle ciężarówek. To pamiętam, ktoś nawet pisał, że jak to możliwe, że na 30 levelu ja już mam tyle ciężarówek. No oczywiście patrząc pod kątem tego komentarza, drogi widzu, jeśli to oglądasz, który to napisałeś, to cię serdecznie pozdrawiam, jak widzisz. Tutaj robię metodą o wiele wolniejszą, celowo popełniając kilka błędów w levelowaniu zdolności. Tu podkreślam jeszcze raz to słowo, celowo to zrobiłem. Zrobiłem to wbrew swoim poradnikom niejako, po to, aby wam pokazać właśnie w tej serii na waszych oczach. Odcinki nagrywamy tylko i wyłącznie, wszelkie działania tutaj robimy tylko i wyłącznie na odcinkach. I celowo to awansowałem troszeczkę wolniej, zresztą możecie sobie zobaczyć, po to, aby wam pokazać, że pójdzie to wolniej, że kasa będzie płynęła wolniej i exp również. I jak widzicie, no w 50. odcinku można powiedzieć, że no, miałem rację, tak się stało. Dobra, moi drodzy, tyle tytułem wstępu, bo 50. odcinek, no to taki można powiedzieć dość jubileuszowy. I od razu mówię, seria się jeszcze nie kończy, bo moi drodzy, podniosłem sobie poprzeczkę również dla tych, którzy gdzieś tam przeoczyli ostatnie odcinki. Chcę wam tu pokazać, że wiem o tym, że powinienem najdroższe zlecenie mieć za milion coś. Tutaj zobaczmy według ceny. Doskonale o tym wiem. A zobaczcie, najdroższe, jakie się w ogóle może znaleźć, jest za 600 tysięcy. Dlaczego tak? Dlatego, że o 50% zbiłem ceny zleceń. Obniżyłem to przez panel w czasie gry, tak? Przez konsolę zmieniłem o 50%. Co za tym idzie, oczywiście moi kierowcy również o 50% zarabiają mniej na danym zleceniu. No dobrze, właśnie trzeba by się tu kierowcom przyjrzeć, bo pamiętajcie, że zawsze wam zwracam na to uwagę, że trzeba tak przeglądać, bo to jest może chwila, moment. Nie zajmuje to dużo czasu, ale warto sobie to przeglądać, czasem coś nieco zmienić, żeby niczego po prostu nie przeoczyć. To może heldze damy delikatny. Tutaj jest ok, bo wiecie, często widzicie, jesteście świadkami na odcinkach, że co chwilę nam praktycznie ci kierowcy levelują, tak, awansują i ja staram się raczej tego tutaj pilnować, żeby no te ich levelowanie nie poszło na coś, czego bym sobie nie życzył. Jaka będzie dalsza moja kolejność ich levelowania? Nie wiem. Możliwe, że będzie to ekologiczna jazda bądź ADR-y. Raczej, znaczy, bo niektórzy mają już ADR-y, więc to jakby nie ma takiej reguły, nie? To będziemy robili to, moi drodzy, zdecydowanie jakoś, a tu może na chwilkę zmieńmy pani na wysokiej wartości, bo już ten długodystansowiec pięciopunktowy jest całkiem spoko, także, a tutaj pani nie ma w ogóle delikatnego ładunku, niech chociaż coś tam ma. Tutaj jest ta sama historia. Także jak widzicie, warto do tego jak najbardziej zaglądać. To chwilę zawsze nam zajmuje, ale wtedy macie pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, słuchajcie, jak to u nas wygląda, bo zarządzanie garażami. No jak widzicie, mówię, nie liczcie mi nigdy tutaj, nie zwracajcie uwagi na garaż w Poznaniu. Tak? On na razie taki zostanie, ja go nie ruszam. To jest mój garaż, który przyszłościowo chcę, żeby był tylko dla mnie i były tam moje... Było tam moich parę ciężarówek. Na razie nie mam potrzeby mieć więcej niż jednej ciężarówki, bo to według mnie szkoda kasy na to. Natomiast no, nie widzę sensu też kupowania kolejnego garażu, bo raczej z kasą się nie wyrobimy. Czemu tutaj jest minus, moi drodzy? A tutaj jest coś niecoś napisane. Pensje strasznie wysokie, paliwo. No ale to i tak powiem wam tak.
Te informacje, które tutaj są w rejestrze ekonomicznym, one dla mnie są niewystarczające. To mi niewiele mówi, bo nie wiemy, co znaczy konserwacja, czy to kierowcy uszkodzili, który kierowca. Znaczy wiadomo, że tu możemy sobie zobaczyć, nie tu tylko w kierowcy, ale to już jest dla mnie takie dość kłopotliwe. No tutaj 13 tysięcy pani zrobiła straty. Chociaż powiem wam szczerze, bardzo się dziwię, dlaczego pani jechała 5200 kilometrów trasę i zrobiła mi taką stratę, to ona nie wiem, co zrobiła z tym, z tą ciężarówką. No wolę nie myśleć. Dobra, nie zaglądamy. Słuchajcie, ostatnio skończyliśmy w Grecji. Ja muszę się pewnie przespać, bo no, mamy środek nocy i fajnie byłoby się przespać, żeby dla was zacząć od dnia. I od paru odcinków wprowadziłem pewną zmianę, że te zlecenia... O, tutaj coś akurat odkryjemy. Te zlecenia... No, awaria pojazdu. No dobra, to już może go sobie coś tam naprawimy. I te zlecenia, widzowie moi drodzy, będziemy... Gdzie my tu jesteśmy? Tu jest chyba jakiś wyjazd? Chyba źle jadę. Może dobrze? Coś dziwnie ta mapa tutaj prowadzi. I te zlecenia... Jednak źle pojechałem. Kurde. Ach. Dobrze stałem, źle pojechałem. No dobra. Bywa i tak, moi drodzy. I teraz tak, te zlecenia będę wybierał już poza spauzowaniu, o tak powiem. Będziemy się widzieli już w konkretnym miejscu. I tutaj, moi drodzy, tylko wam chcę pokazać, bo po przespaniu się będziecie widzieli, jak lecą kwoty naszych pracowników. Tylko czekajcie, gdzie ja tu miałem jechać? Nie chcę tu na razie żadnego zlecenia, nie stąd. Tylko nie mogę przesadzić, bo mi Eurotracka niestety wywali. Niestety tak czasem to jest, że jak się za blisko... Tu gdzieś był jakiś warsztat, to pewnie nie wiem, czy nie na tej drodze przypadkiem. Tam do gdzieś... Dobra, dobra, Iwona. Gdzieś tu jakiś warsztat, słuchajcie mi. Oj, joki fuks, widzowie, cały Juken wyjeżdża, nie patrzy, nie. Pamiętajcie, moi drodzy, tutaj też serdecznie pozdrawiam widza, szacunek zresztą dla kolegi, że uważnie ogląda moje filmy i słyszy, co mówię. To jest mega szacunek za to. Natomiast też chciałem powiedzieć, żebyście mieli świadomość, to chyba tutaj będzie ten Mercedes, tu jest ten. Żebyście mieli, moi drodzy, świadomość tego pełną, że ja wiele rzeczy, wiele głupot, które robię na odcinkach, są humorystyczne, są po to, żeby wam dać uśmiech, żebyście się troszkę odstresowali, także tu nie jest tak wszystko, wiecie, 100% idealnie, bo to nie jest ta seria, ale oczywiście możemy taką kiedyś tam zrobić bardzo na poważnie, ja nie mam z tym problemu. No trudno, 90, no nie 90, bo 100 tysięcy pójdzie w plecy, no ale nic z tym nie zrobimy. Na razie oczywiście szybkiej podróży nie zamierzam, moi drodzy, robić, bo chcemy z Grecji wziąć jakieś zlecenie, zobaczymy, czy takowe jest. Tylko tu przyjechaliśmy, to od razu się prześpimy. Da radę? Chyba da. Tu musicie też mieć na uwadze, że w promocji nie zawsze idealnie te parkingi działają i bywają takie, które nie działają. Dobra, co my tu mamy? No niestety, Jolanda, widzicie, 36 na minusie. To już te kwoty są spore. Przez to właśnie, moi drodzy, że wprowadziliśmy o połowę niższe zlecenia, no to widzicie, że dużo, dużo leci minusów, jeśli chodzi o kierowców. Jaka trasa dzisiaj nas zaskoczy? No ale troszkę na plusie jesteśmy, chociaż nie, bo było 800 tysięcy. Ach, no tak, ale ja też stówę straciłem. Dobra, nie wygadujmy. Słuchajcie, wybieram zlecenie i zaraz po prostu lecimy, także zobaczycie, co tu fajnego nas dzisiaj czeka. No dobra, moi drodzy, czy jesteście gotowi? Myślę, że będzie bardzo fajna traska, nie za długa, nie za krótka, ale mam dla was niespodziankę, bo... Czy nie będziemy wieźli niczego specjalnego? Natomiast na pewno będziemy odkrywali nową trasę. Jakby ktoś się pytał, czemu ja te zlecenia wybieram poza odcinkiem teraz, jakby... Czemu to pauzuję? Moi drodzy, sprzęt medyczny z Saloników do Włoch. Ale ja zmienię oczywiście sobie GPS-a. Sygnał GPS. Za chwilkę. Natomiast... No... Czemu ja to wybieram, słuchajcie, tak jakby poza odcinkiem? No odpowiedź jest bardzo prosta. Tu widzieliście w ostatnich odcinkach, no nikt z was się na to nie żalił, ale ja jakby patrzę waszymi oczyma i wiem, że dla mnie, jako dla osoby oglądającej, byłoby to męczące. Ja często z 10 minut się zastanawiałem nad zleceniem i nie dlatego może, że jestem niezdecydowany, tylko chodzi o
o to, żeby to pasowało pod odcinek, żeby nie wozić ciągle tego samego, chociaż ze sprzętem medycznym już jechaliśmy 2-3 razy. No, wiadomo, że ta powtarzalność, słuchajcie, będzie i z tym, moi drodzy, nic nie zrobimy. No właśnie, tutaj niby kurczę, tutaj jak widzicie w promocji jest coś popsute i część Chorwacji nam gdzieś uciekła. Więc z tym tak jakby nic nie zrobimy, ale dobra, dużo trasy gdzieś tam odkryjemy, więc myślę, że tu nie ma co trasy chyba zmieniać. Nie wiem, może tędy? Może tędy. To nam nic nie zmienia w zasadzie. To jedynie tak możemy jechać, to nie zmieni dystansu, bo tutaj jak widzicie, no ten promoc ma pewną wadę, że tutaj no część nam uciekło, a ja nie chcę też ryzykować, bo chciałbym oczywiście, żeby ta trasa po prostu jakoś w miarę była. Niespodziankę, jaką dla was mam, moi drodzy, to jest to, że jeszcze nie wyłączałem tego gałgana blokera, także maksymalna prędkość moja to będzie 90, jakoś tak. No chcę dla was, wiem, że dla was jest to jakieś tam istotne, chcecie trochę tego realizmu jednak, bo oczywiście moje żarty to jedno, poczucie humoru to też jedno, a zupełnie inną rzecz to jest jednak jazda. No wiadomo, że ja czasem, i to też dla kolegi, który mi właśnie ten komentarz napisał, także drogi kolego, wiesz, to, że ja sobie tam czasem właśnie tak wyjeżdżam, mówię, rób mi miejsce, bo jadę czy trąbię, to jest wszystko na żarty. To nie ma nic wspólnego ze światem realnym. To jest wszystko z poczuciem humoru, że tych gagatków tam czasem poganiam, bo się wloką, to też jest inna sprawa. Ale w świecie realnym absolutnie. Znaczy, ja może zacznijmy, jakby ktoś jeszcze nie wie, ja nie mam kategorii C, więc mówię tutaj jedynie o jeździe zwykłą osobówką, natomiast w moim świecie realnym, tu z botów mogę sobie robić jaja, w świecie realnym jestem człowiekiem, który zawsze kogoś puści, ja mam chill totalny, teraz często właśnie dziwi, to jakby, może lepiej wam to wyjaśnię, ja tutaj odgrywam człowieka, bo tu po części robiąc Eurotracka odgrywamy jakąś rolę, ja właśnie odgrywam takich typowych, kurczę, ludzi, co na wszystkich trąbią, gdzie ja w świecie realnym tego kompletnie nie rozumiem, jakieś tam wpychania się tam, zbędny pośpiech, ja czasem nawet uważam, że w świecie realnym ten pośpiech to jest bez sensu, bo to nic nie daje. Przypomniała mi się historia sprzed już paru lat mojego kolegi, który doszedł do takich wniosków, tam coś jeździł, tylko on osobówką jeździł, takim dostawczakiem w zasadzie, coś tam odbierał z Niemiec i przywoził do Polski, do sklepu, jakiś tam sprzęt elektroniczny. I no, on też opowiadał kiedyś, że no, jak jechał tutaj wtedy, to jeszcze była 92, no bo autostrady A2 wtedy jeszcze nie było w tamtą stronę. Gdzieś do Frankfurtu, za Frankfurt gdzieś jechał. I mówił, że jak zapieprzał na tej trasie, wyprzedzał tych wszystkich, to 15 minut zaoszczędził na całej drodze, a to więcej paliwa, że to mu się nie opłaca, stres, większe zmęczenie. I stwierdził, że tak lepiej. A następnie zjedź w prawo. Lepiej czasem się. Zjedź w prawo. Lepiej się czasem do ciężarówki zgrabnie jadącej 90 doczepić. No musiałem gościowi drogę zajechać, nie było wyjścia. I sobie spokojnie jechać tam. A też na trasach zawsze wolałem, szczerze, naprawdę. Na takich trasach ja zawsze jak sprawnie ciężarówka jakaś jechała, ja się wolałem do niej doczepić i sobie jechać. Wolne? Niby wolne. Także moi drodzy, jedziemy dzisiaj do Włoch. Ja tu trasy za bardzo też nie zmieniam. Mam nadzieję, że oczywiście nam odcinek wypali, no bo to jest jakby nie patrzeć jubileuszowy odcinek 50. Więc fajnie by było, jakby nas nie wywaliło. No jeżeli tak się stanie, no to trudno, no to. Znaczy wiecie, no to wtedy moja kara, tak? Bo jakby no nic z tym nie zrobię. No nie będę całej mapy objeżdżał, żeby szukać punktów. Chciałbym móc też te punkty jakoś zaznaczać, które są no wadliwe w promocie. Na razie jeden taki znaleźliśmy. Jest spokojnie, pojedziemy. Nie mamy, jak widzicie, długiej trasy. 1600 km, taka króciutka trasa. Ale już chyba level wbijemy, bo ostatnio nam coś tam zabrakło. Co tu się wyprawia, widzowie? Co to tutaj? Po co to było wyprzedzać, chłopie? Ja zaraz sam będę wyprzedzał, nie? Nie, jedziemy sobie kulturalnie. Środek dnia. Znaczy środek, jeszcze nie ma południa nawet. No i właśnie, moi drodzy, ktoś z was by mógł tutaj mi zarzucić, że przecież mówiłem parę odcinków temu, że co odcinek będę z dwóch pracowników zatrudniał. No tak, moi drodzy, mówiłem, ale zdanie zmieniłem.
A zmiana zdania głównie opiera się na tym, że podjąłem decyzję o zbiciu zleceń o połowę i to... No ma, oj, ten, co się tutaj tak wlecze, co to, kurde, 60-ką jedzie czy 50-ką? Także ta zmiana zdania, słuchajcie, według mnie jest bardzo istotna. No argument, i ja was w ogóle, słuchajcie, was wszystkich, jeżeli tam macie 20 plus level, nie wiem, 22, coś takiego, bo na początku, no to wiadomo, że to nie ma sensu, tak? Ale jak macie ten 20 któryś level, tego długodystansowca na maksa, to ja bym was jednak wszystkich, słuchajcie, zachęcał do tego, żeby sobie zbić te zlecenia o połowę. To jest naprawdę fajny challenge, fajne takie troszkę emocje, troszkę adrenaliny. A już granica? Teraz będzie? A tak, no to po co ta autostrada? Po co ta bramka tutaj? Bez sensu. Byle wyciągnąć kasę, nie? No także was zachęcam do takiej formy, bo i w związku z tym, no nie będę co odcinek zatrudniał pracownika, czy... z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Czy kupował ciężarówki, no bo wiadomo, że mam mniej za te zlecenia, ale wiecie, to wcześniej było tak, że no robiliśmy dłuższą traskę, gdzieś tam milion się wyciągało, drugi milion zarabiali pracownicy i tak szczerze, jaki był tego sens, no dla mnie żaden. Fajnie jest to tutaj zrobione, słuchajcie, taki, zobaczcie, taki jakby korek tych tirów, nie wiem, niby czekających w kolejce, a nie, bo tu policaje ich zablokowali, to ja nie wiem, dziwne te policaje w tej Grecji, no to jak blokują, to ja też blokuję. Nie no, miniaturkę. A i tak muszę stać, dobra. Się zdecydujemy w końcu, chyba w lewo pojedziemy. Dobra, także wiecie, jest to fajna taka adrenalinka, tylko wiadomo, że... I zobaczcie, no teraz robię kurs, zarabiam na tym 200, max 1000, tak? Jeśli bardzo długi, to więcej. Co oni tam tak stoją? Co to jest jakaś blokada? Czekajcie, to może ja muszę... No patrzcie, wariata! Wjechał we mnie. No co za kretyn, wycofał. Ciofej. Już nie ciofej, światełek, już nimoś. Dobra, jak można tu, to jadę tu. Co oni tu robią? Widzicie, jakie te boty są głupie? I ja dlatego się zastanawiam, co ci moi pracownicy później odpierdzielają. Bo jeżeli ci moi pracownicy, widzowie, tak jeżdżą... No to potem się nie dziwię, że są straty, nie? Natomiast fakt jest taki, widzowie, że ci pracownicy wtedy faktycznie o połowę te zlecenia mają niższe. I no jest trudniej, ale ja właśnie zrobiłem to po to, żeby było trudniej, bo... Ja też, słuchajcie, nie chcę, żeby było za łatwo. W końcu jest to seria zlewelowania konta, czyli też trochę umiejętności ode mnie wymaga. I wiecie co? Wniosek na razie mam taki po tych paru kursach, odkąd zbiłem te ceny. I to faktycznie gdzieś tam zawsze się w psychice to w taki sposób... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. W taki sposób koduję. Co to? To jest chyba z Chorwacji. A czemu Fyrom tu jest napisane? Skręć w prawo. Jakiś błąd. Co to za Fyrom? Chorwacja chyba, albo nie wiem. Słuchajcie, to jest to... Dobra, ten gość jest nieprzewidywalny, jadę obok. Trzymaj się lewej strony. Jadę obok. No i słuchajcie, moi drodzy, i sprawa wygląda tak. Że... Mnie kontrolują. Widzicie, mówiłem, że ten gościu będzie coś odwalał. Dlatego chciałem jechać na pas obok. No nie. No co za gnojek? Ani to migacza, ani to nic. Ach, te boty. I słuchajcie, to jest psychologicznie troszkę tak, widzę, też udowodnione. Udowodnione to... To nie wiem, czy udowodnione, natomiast sam widzę, że tak mam. Że zobaczcie, jak mam mniejszą kasę za zlecenia,
wiem, że też pracownicy mniej zarabiają, to automatycznie też jadę tak bardziej po ludzku i unikam różnych sytuacji, bo wiem, że ta naprawa już nie będzie taka tania, nie? Bo wiecie, te 100 tysięcy za naprawę, które teraz wydaliśmy, gdzie przecież w ostatnim odcinku nie robiłem szaleństw, no to już troszeczkę zabolało, nie? A wiecie, jeżeli byśmy mieli za zlecenie te milion, no to już by nie bolało. Więc tu was zachęcam, naprawdę, jeśli chcecie troszkę tak w miarę realistycznie, nie mówię, że macie się ze wszystkim spinać, bo jak widzicie, ja gdzie realizm, tam realizm, a gdzie odgrywanie, tam odgrywanie. Teraz zrobię coś śmiesznego, pewnie o gościowi właśnie zajechałem. No trudno, życie. Nie planuję sobie jeszcze, słuchajcie, póki co tej trasy, nie wiem jak to będzie wyglądało tu u nas ze snem, ale no myślę, że gdzieś wieczorem się prześpimy. I to tyle. Tą nockę, nie? Bym najchętniej przespał. No i zobaczymy, tam do Włoch chyba ta trasa w ogóle jest nieodkryta. No dalej, co to za 80, jak ja tu tylko 90 mogę. Także zobaczymy, moi drodzy. Fajnie to zrobione jest w tej Grecji. Widz pytał, gdzie można ściągnąć promoca dla West Balkans. No generalnie promoc jest tylko jeden i ze strony promoca, natomiast tak jak i twórcy piszą, on nie jest jakoś kompatybilny super z West Balkans, znaczy Bałkany nie są tutaj zrobione, ale niestety też nie działa idealnie i dlatego mieliśmy w jednym z odcinków taką sytuację, że ten odcinek nie doszedł do skutku, bo po prostu mi wywalało gdzieś tam na jakiejś trasie do Węgier. Gdzieś przez Węgry mieliśmy jechać gdzieś dalej i mnie wywalało. Także no, wiecie. Ale ja tam nie narzekam, ja tam absolutnie nie narzekam. Mi się ten promoc bardzo podoba. No trudno, no coś musi być niedopracowane, słuchajcie, no. Ja zawsze mam takie zdanie, że pretensje byśmy mogli mieć, że coś nie działa, jeśli byłyby to, słuchajcie, pretensje do twórców Eurotracka, tak, którzy biorą za to pieniądze. Jeśli amatorzy, no chociaż dla mnie ci ludzie, którzy stworzyli promocję, no ja bym nie nazwał ich amatorami, nie, no ale w sensie nie są twórcami gry. No zrobili tak świetną robotę, zrobili to no, za darmo. No to nawet jak coś nie działa idealnie, to i tak trzeba moim zdaniem ich palić. Pamiętajcie, nie mamy prawa narzekać, no bo nikt nam też tak naprawdę nie, nikt nas nie zmusza, żeby z tego korzystać, tak? Jeśli to jest za darmo. Czy kupię Grecję, słuchajcie, jak to DLC się pojawi do Eurotracka? Nie wiem. Nie umiem wam na ten moment powiedzieć. To wszystko zależy od ceny. Jeśli oni wyskoczą z ceną, nie wiem, wyższą niż 20 parę złotych, to nie kupię. Kupiłem West Balkans, według mnie na tyle krajów, ile było to... no to West Balkans jest warte swojej ceny, ale przykładowo... Znaczy Iberia według mnie jest strasznie droga, jak za dwa kraje, tak? No bo to jest właściwie tylko Hiszpania i Portugalia. Przy czym tam dużo roboty fajnej zrobili, jeśli chodzi o mapę. No to powiedzmy, że te 35 zł chyba najdroższa ta Iberia dotychczas była. Francja to według mnie kompletnie nie jest warta swojej ceny. Bo to jest tylko Francja i... Więc tu wam nie odpowiem na to pytanie, czy kupię Grecję. Nie wiem. Wszystko zobaczymy. Już z Grecji wyjechaliśmy tak swoją drogą, teraz... O, teraz chyba będziemy się łączyli na drogę, którą już jechaliśmy kawałek, no bo jednak do tej Grecji jakoś musieliśmy przyjechać. Także mało jest tutaj dróg, nie? I mało tych połączeń. Szkoda, że z tym West Balkans to tak właśnie słabo trybi.
Ale to nie będzie Chorwacja, na pewno to nie będzie Chorwacja, bo tu są jakieś ruskie cyrylice. To pewnie jechać Serbia możliwe, albo nie wiem, co to tam. Nie pamiętam, przez jakie kraje jechaliśmy. I zobaczcie, 90, a tak naprawdę mam wrażenie, jakbym leciał nie wiadomo ile, więc jakby dla mnie ten bloker obecnie jest spoko. I jak widzicie, robiłem przecież odcinki z blokerem i na początku może musiałem się przyzwyczaić, może dlatego byłem tak troszkę sceptyczny. Wydawało mi się to nudne, ale zobaczcie, że robiłem z blokerem i zdążyłem na pilnych zleceniach, także o, zobaczcie, Rabena mijamy, to też jest oczywiście z promotca. Ja nie mam żadnych tutaj modów na realistyczne nazwy. To tylko wszystko mam z promotca. Nie chciałem, słuchajcie, ściągać, bo wiem, że oczywiście są takie mody. I nawet i są fajne może, tylko moje pytanie brzmi, po co ja mam to ściągać, żeby coś się nachrzaniło, skoro już mamy to w promocie i działa to dobrze. Jest na przykład w Polsce na Poland Rebuilding, nie wiem, Orlen. I jest to tak spoko, no to po co? A już teraz nie pojedziemy zaraz. No po co? Ja jestem zawsze zwolennikiem, słuchajcie, im mniej modów, tym lepiej. Dlatego wy mnie pytaliście, czemu ja takiej trasy długiej nie mogę zrobić, bo tam coś. No to słuchajcie, no to też odpowiadałem, ale może ktoś pominął tą odpowiedź. Ja tu mam tylko promoca, mam Poland Rebuilding, mam Silesię, tak? Nie mam żadnych innych rzeczy z promoca nawet samego, tam było przecież jeszcze dwa rejony. Nie, bo mi to nie działało jak trzeba, nie chciało mi się, słuchajcie, z tym bawić. Tak samo miałem Ukrainę wgraną, niby wszystko spoko, ale jak miałem, dopiero widz mi zwrócił na to uwagę, bardzo ci dziękuję, drogi widzu, bo ja nie mogłem do tego dojść, słuchajcie. Kompletnie nie mogłem dojść, co to się dzieje. Że jak byłem w różnych miastach, w Polsce na przykład, tak, to się robiły takie dziwne tekstury, że wjeżdżasz do miasta i miałeś, nie wiem, fioletowo i nic nie było widać. Drogi nie było widać, a to dopiero domów. I to mnie mega wkurzało. Okazało się, że dodatek z Ukrainy to powodował. Faktycznie, jak wywaliłem tą Ukrainę, jest ok. Więc, no, mówię, co do dodatków, ja jestem zawsze zwolennikiem minimalizmu, tak? Im mniej, tym lepiej. Jedzie chłopiec. Znowu granica. Dobra. Ja tu gościa poganiam. Teraz chyba do Chorwacji będziemy wjeżdżali. Szkoda, że słuchajcie, przez Chorwację tu nie ma jakiejś lepszej trasy, bo akurat Chorwacja fajnie jest zrobiona. Bardzo fajnie, słuchajcie. Chorwacja została zrobiona, tam są widoki, więc jestem ciekaw, czy coś w promocji jest inaczej, ale chyba nie, no. Tak, sprawdzałem ostatnio, widzowie, bo też mówiłem po ostatnim odcinku, nie, że sprawdzę, tak, sprawdzałem, nie ma żadnego nowego update'u, ani Poland Rebuilding, ani promocja, ani żadnych tam modów, które używam. Nic tam mi się nie pojawiło. Natomiast kusi mnie, ale to wtedy na drugim profilu bym to zrobił. Taką jedną traskę można zrobić. Widziałem, fajny projekt jest. Oprócz tego Polska 1:1, bo też widz pytał, czy ta Polska 1:1 wyszła. Tak, wyszła, tylko ja tam się nie umiem odnaleźć, bo po prostu jakby rozumiem, że to musiało być inaczej na mapie wszystko rozłożone. Natomiast no, jest jeszcze bałagan z mapą, nie widać tych miast. Także ostatecznie jeszcze się nie umiałem w tym odnaleźć i to odpuściłem. To jest dopiero wersja alfa, no. Nadal uważam, że chłopaki świetną robotę zrobili, no ale jeszcze trochę pracy pewnie w to muszą włożyć. Natomiast widziałem, że jest jakiś projekt Polska 1:5 i to jest to, co mnie tutaj by dość mocno kręciło, interesowało, bo w promocie nie macie okolic Poznania ani Poznania zrobionego w ogóle. A tutaj właśnie jest ten obszar wielkopolski, nie? A czy w promocie jest, okolice są, no bo mamy Piłę, mamy Wałcz, tak? To nie jest tak do końca, że w ogóle nie mamy okolic Poznania, tylko mi ogólnie chodzi jakby o sam Poznań, nie? Tutaj taki najbliższy.
bo Vouch jest świetnie zrobiony w promocie. Więc jest Polska 1 do 5, to chodzi o skalę, tak? I mógłbym... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No zobaczyć sobie tam raz traskę, przy czym... O, Serbia. Nie, to nie jest Chorwacja, tylko Serbia. Przy czym no to raczej na drugim kącie, no bo tu bym nie chciał, słuchajcie, sobie... Stuć. Jedź prosto. Już wywalać wszystkiego, bo pamiętajcie, że te takie rzeczy jak Polska 1 do 5 czy Polska 1 do 1, one nie działają na promocie, także to nie jest tak, że wrzucicie tu, gdzie macie promoca. Niestety. To dlatego ja to na zupełnie nowym profilu robiłem. I tyle. Także możemy przetestować Polskę 1 do 5. I to wtedy wynika, że taka jedna trasa, która by, nie wiem, miała 100 tam ileś kilometrów, czy może z 200, trwałaby pewnie z 2 godziny, czyli tak bardziej realistycznie, nie? Abym przetestował, zobaczył chętnie. Ja lubię, słuchajcie, i to fajnie, że Polacy takie rzeczy fajne tworzą, także zobaczcie, no... Polacy tutaj no, zdominowali, można powiedzieć. No, w promocie nie wiem, czy Polacy tam uczestniczyli. Chyba nie, to jest chyba w ogóle zagraniczny projekt, ale mogę się mylić. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Akurat sam promoc nie, ale zobaczcie, jest Poland Rebuilding, jest Silesia Rebuild i naprawdę bardzo dużo rzeczy Polacy stworzyli, także tu możemy być dumni. No i fajnie, że w tym promocie mamy Grecję, gdzie Grecji jeszcze w samym Eurotracku nie ma. To jest najlepsze, nie? Widzowie, że zobaczcie, tu jakby za darmo mamy Grecję, gdzie DLC jeszcze nawet nie wyszło. Ciekawe, kiedy wyjdzie. Coś strasznie długo to robią, bo zapowiadają to już od pół roku. Ale ja zauważyłem, że twórcy Eurotracka to tak mają. Że oni jakąś, no nie wiem, rzecz, to potrafią zapowiadać rok czasu. Robią szum, to taki chyba marketingowy, słuchajcie, myk. Jak mi się wydaje, że to jest taki zabieg marketingowy, że po prostu gadają, wzbudzają w ludziach zainteresowanie. No i później dopiero to się pokazuje, nie? Więc obawiam się, że jak tak dużo gadają o Grecji, bo wiem ile gadali o West Balkans, ile gadają o tej Grecji, no to obawiam się, moi drodzy, że... Żeby ta Grecja więcej jak 50 zł nie kosztowała. Ja mogę, mówię, maksymalnie 30 zł mogę za to dać. To jest jeden kraj. Aż tak mi na tym nie zależy. A może, wiecie, pod kątem odcinków kupię, żeby po prostu tutaj zwiedzać i nawet może zrobić live'a zwiedzania wtedy Grecji. Czemu by nie, no? Tutaj też, słuchajcie, na bramkach uważajcie zawsze, żeby wam za szybko nie ruszać, bo niestety te szlabany niby czasem wyglądają na otwarte, ale jest taki bug, że często ten szlaban, w sensie jest otwarty, znaczy wygląda, że jest otwarty, ale jest tak jakby niewidoczny szlaban, który jest zamknięty. I to się robi problem, bo wiecie jak to jest, o nie ten migacz, wiecie jak to jest z tymi szlabanami, nie? One są toporne strasznie, więc... Nie wiem, albo się, słuchajcie, już tak przyzwyczaiłem, ale te 90 już mi się wydaje naprawdę w miarę szybko, więc... Wiadomo, że tą trasę pod odcinek byśmy szybciej przejechali. W ogóle, widzowie, możecie dać znać w komentarzach. Mam do was pytanie. Zresztą może zrobić ankietę, zrobię. Bo ja ostatnio zacząłem na przykład tworzyć też serię z farminga, którą... Stwierdziłem, że jest zbyt długa, więc zrobiłem ją w formie timelapsa bez komentarza. Nie wiem, czy to się wam taka forma podoba, ale czy raz na jakiś czas byście chcieli taki odcinek, w którym ja kompletnie nic nie mówię. Jest jakaś tam sobie trasa, tradycyjnie leci muzyka. Jeśli byłaby to jakaś dłuższa trasa, to może z timelapsem, że właśnie niektóre momenty byłyby przyspieszane. Bo ja mógłbym, słuchajcie, chodzi mi o te długie trasy, o, to może do tego zmierzam. Ja mogę zrobić, tylko że wiecie, no wtedy nie zobaczycie, wtedy nie usłyszycie mojego zmęczenia. Więc jeśli chodzi o challenge takiej trasy, no to on się mija z celem, nie? Bo
bo celem długiej trasy było to, żebyście słyszeli, jaki mam głos na początku, jak się mniej więcej zachowuję, jaką koordynację mam na końcu. A to, że zobaczycie, że ja w coś przydzwoniłem, no to nie oddawam tej reakcji. No kurczę, nie wiem. To jest moje zdanie, ale ja te odcinki, kochani, robię dla was i... Jak widzicie, no, pisaliście z muzyką, zmieniłem, żeby było więcej piosenek. Jak za głośno, to dałem ciszej, no. Zmieniam to wszystko, bo to jest dla was, tak? Biorę pod uwagę wasze komentarze. Pisaliście o tym ograniczniku do 90, no, jak widzicie, zamontowałem już, jadę chyba trzeci czy czwarty odcinek pod rząd z ogranicznikiem prędkości. I akurat, mówię szczerze, nie męczę się. Marudziłem na początku troszkę, bo to takie nowe było dla mnie. Ale powiem wam, że do wszystkiego się można przyzwyczaić. Staram się mandatów nawet nie dostać, widzowie. No staram się, nie mówię, że to wyjdzie już. Ja już nic nie obiecuję, nie? Staram się nie dostać mandatu. No chyba, żebyście chcieli w przypadku takiej... Jest kompromis w przypadku takich dłuższych tras. Tylko dlaczego ja zaproponowałem timelapsa? Bo no wiadomo, że wtedy nagram odcinek, który tam mi zajmie na wygranie tego 4 godziny, na przykład na taką długą trasę, a wam to skrócę, nie wiem, do 2 godzin, no bo wątpię, żebym do godziny udało się, ale w zależności, no może do 1,5 godziny. I to też o to chodzi. Wiadomo, że wtedy te trasy będą przyspieszone, ja będę jechał 90, ale będzie to migało, jakbym jechał 2 razy szybciej. Tylko no to wtedy będzie bez komentarza, nie? Ewentualnie kompromisowa sprawa, no ale wiadomo, w czasie tego nie przyspieszę, tak? To już będzie trudne. Że mogę robić dłuższą trasę, w której prawie że nie gadam, a w międzyczasie tylko coś bym powiedział. Możemy dzisiaj to przetestować, moi drodzy, co wy na to? Albo następny odcinek taki nagram, że będę jechał więcej niż gadał. Chociaż powiem wam, że w następnym odcinku już pewnie bym chciał spróbować z tym garażem i z kierowcą. Aczkolwiek jak ja widzę, jak mi ta kasa przybywa, to widzę, że naprawdę będzie to trudne. To sobie wysoko poprzeczkę postawiłem. Ci pracownicy cały czas minusy robią. To jest jedyna rzecz, która mnie tutaj, można powiedzieć, niepokoi, nie? Że ci pracownicy tak idą na minusy. Tam w ogóle, słuchajcie, na Steamie widziałem, 2 DLC się szykują do Eurotracka. Nie tylko Grecja, tylko jeszcze jakieś. Jestem ciekaw. Oj, wy chłopy, jechać! No i jeszcze mi tu hamuje gagatek. Aha, bo tu bramki są, dobra, ja trąbię, a tam bramki. Wariat jeden za kółkiem się znalazł. Tu się zaczęła, słuchajcie, droga dla rowerów, 30 na godzinę. Drogą rowerową jedziemy, widzowie. Czekajcie, czy ja mogę za tym kamperem? Chyba mogę, nie? Tam ciężarówki jadą bez zatrzymania, tak? To wiecie co, czekajcie, jeśli one tam jadą bez zatrzymania... Próbuję też tam dotrzeć, aczkolwiek widzę, że jakiś gagatek już tu chce jechać. O, to nie będzie takie łatwe tam wjechać. Dobra, ten nie puszcza, no to jedziemy. Tylko czy my wykręcimy, tak? Jakiej kolizji? Przecież puszczał mnie gościu, chłopie. Dobra, wjechaliśmy tu. W sumie nie wiem po co. Ta kolizja nie była tego warta, widzowie. Serio, ta kolizja nie była tego warta. Dobra, tam, o Jezu, 8000 mandat. Ale co mi drogę rowerową stawiają, kurde, na autostradzie? To ja będę 30 jeździł, już bez przesady. Czy 50, 60, to zrozumiem, ale 30? Gorzej jak w Polsce. Dobra, to zlecenie nam się średnio opłaci, to już muszę jechać grzecznie.
z górki mamy, patrzcie, 90 przekroczyłem, aż nie wierzę. Ten przed nami tym tirem jedzie, kurde, też chyba 90, co się rzadko zdarza w Eurotracku, bo zobaczcie, on jedzie taką samą prędkością jak ja, nie mogę go dogonić. Teraz będzie hamował, pewnie tego dogonię. Trzymaj się lewej strony. Ja jestem ciekaw, ile te boty tu jeżdżą. Zobaczcie, rzadko kiedy chyba jakaś ciężarówka jedzie 9 dych. Bardzo rzadko kiedy. Nią. Czwartek, 9 dojazd. Aha, czekajcie, mam 15, 16, o, to jeszcze nie myślę o spaniu. Fakt, że długo nam ta trasa już idzie pod kątem czasu. Bo przejechaliśmy tam ile? Raptem 400 km dopiero. Ale dobra, chcecie oglądać dłuższe odcinki, to będzie ogranicznik prędkości, będą odcinki dłuższe. Oto też muszę zrobić ankietę na kanale. Że będzie, w tym tygodniu będzie taka seria ankiet, w których będą przeróżne pytania do was. Zwracam się z prośbą, żebyście zaznaczyli odpowiedź, jaka was najbardziej tutaj satysfakcjonuje. O, strażaki mnie wyprzedzają. Jadą na akcję chyba. Jadą na akcję, moi drodzy, skoro tak się spieszą. Koguty. Fajnie by było oczywiście, jakby tu Eurotrack raczej nie wprowadzi, a promoc tym bardziej, ale Eurotrack mógłby to wprowadzić. Przecież to nie jest problem. Jakby czasem na trasie, niech by to było, nie musiałoby być to w mieście, bo rozumiem, żeby to, wiecie, za dużo sztucznej inteligencji oczekiwało, no tej inteligencji, nie? Ale mogło to by być sobie na autostradzie, żeby lewym pasem czasem jakaś straż albo policja czy ambulans na kogutach leciały. Według mnie byłoby to fajne. Nie mówię, że zawsze, ale skoro stoją na poboczu, wiadomo, że to jest pewnie łatwiej zrobić, ale no tutaj też jeżdżą normalnie jako boty po drodze, tylko tyle, że bez kogutów i prawym pasem, no to tak by jechały lewym. Według mnie, widzowie, dałoby się to zrobić. O, pożar jakiś przed nami. Coś tam się jara, jakiś fajer. Albo fabryka. Kominy są, to chyba fabryka. I to byłoby fajne, jakby czasem, skoro oni takie różne sytuacje drogowe tutaj powprowadzali, no to też byłoby fajnie. Ja już mówiłem o tym w którymś odcinku i tutaj zdania też nie zmieniłem, że wiadomo, że fajnie by było, jakby też nas policja po prostu jeżeli faktycznie robimy przekroczenia, to nie tak, że tutaj dostajesz komunikat, że mandat, że wykroczenie, tak? Tylko żeby normalnie nas policja zatrzymywała, w sensie, że nie wiem, wjeżdżają przed nas, czy z tyłu nam tam robią iu, nie? I wiecie, żeby wjeżdżali tak animacje, przecież to by prosto zrobili, że policja przed ciebie wjeżdża, że niby policjant ci daje mandat i dobra, już jadę tutaj, nie będę zjeżdżał, słuchajcie, na prawo, bo to ostatnio się źle skończyło. I też na przykład mogłoby być tak, że taka kontrola, takie coś, no nie wiem, zajęło ci 10 czy 15 minut czasu gry. Tak liczę, wiecie, przy dobrych wiatrach, nie? I to by było fajne, bo każdy z nas jadąc na tych mandatach, a spiesząc się gdzieś, że wiecie, macie pilne zlecenie, no to dobrze wiecie, że 15 minut w plecy to jest bardzo dużo. Tak samo na przykład przy stuczce. Ja mówiłem, że mogłoby być tak, że nawet godzina zlatuje, zanim tam policja przyjedzie, zanim mandat dostaniesz. Oj, zagadałem i bym przyhaczył. Według mnie byłoby to, słuchajcie, bardzo fajne, a to nie, jakby nie wydaje mi się, żeby... Czemu czerwone? Co jest? Przecież zapłaciłem do... No i zobaczcie. Widzicie, to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem, z niewidzialnym. I patrzcie, nie mogę przejechać, widzicie? Teraz nawet sprawdzam, czy... i nie przejadę. Muszę tylko cofnąć trochę.
Widzicie, jaki to jest suchar? A przecież zapłaciłem, bo widzieliście, że klikałem. Teraz muszę gościa trochę przesunąć z tyłu. Wciskałem Enter. No, także tutaj trzeba uważać. Tymi szlabanami. 1% uszkodzeń pojazdu. Przez taką pierdołę. No tu mi muszą mandaty dawać. No przecież rozpędzam się, chłopy, za co mandat? Z drugiej strony to rozumiem, bo dojeżdżam. A gdzie ten autobus stoi? Co to się stanęło, widzowie? Gdzie on tam wleciał? Chyba z wiaduktu spadł. Także taka sytuacja, widzowie. Oj! Jakiś nieprzewidziany korek. Co to się tu dzieje? No i będziecie mnie wyzywać znowu, że trąbię, no ale co ja mam, widzowie, zrobić? To jest bez sensu taka akcja, no wytłumaczcie mi. Jaki to ma sens, że oni tu stoją? Szczególnie ten tym czerwonym. Ej, ale ładnie ta naczepa wygląda. Ładna. No i widzicie, będę musiał skorzystać znowu z konsoli, nie? I znów trzeba z konsoli skorzystać. Ale oczywiście ja to od razu naprawiam, bo sami rozumiecie, że... Sami rozumiecie, moi drodzy, że przecież nie będziemy w ogóle bez ruchu ulicznego jeździli, bo to jest żaden realizm. A przywracają już się szybciej, czyli tam wtedy też było coś zbugowane. Widzicie, już ruch wrócił, tylko na dwójkę ustawiłem. A chciałbym wam przypomnieć, że to i tak jest większy ruch niż domyślnie, bo domyślnie jest na jedynkę, tak? I to jest ten ruch, który macie w Eurotracku. Jeśli ja na przykład ustawiłem na dwójkę, no to i tak jest on większy niż domyślnie w Eurotracku. W ogóle przez wiele odcinków miałem ten ruch ustawiony na czwórkę, może przez to też się trochę bugowało, no. Może tak być, nie wykluczam, nie? Na czwórkę miałem, na trójkę, na czwórkę miałem ustawiony, teraz dałem na dwójkę. Słuchajcie, to i tak jest większy ruch niż... Ale ładne te domki tam. No, ładnie to zrobili. Zobaczcie, tu się nic nie tnie, mimo że tyle tych domków. Czekajcie aż... Wiem, że was moje bawienie się kamerami wkurza, ale chcę wam to pokazać. Jest tyle domków, a tu się tu nic nie tnie. Trzymaj się lewej strony. Bardzo ładnie tej Serbii to zrobili. Dobra, jedziemy już. Udało się bez stuczki. Udało się, widzowie. Dobra, grzejemy. Jakie 80? Czemu 80? Z jakiej racji? Z jakiej racji tu jest 80? Czyli wychodzi na to... A słuchajcie, powiem wam, że mam takie wrażenie... Nie, jechałem tą drogą, bo pamiętam, tam po prawej jest taki budynek, widzicie? Ja mówiłem, że on mi Mariota bardzo przypomina. No już teraz wam nie będę... Ja tędy jechałem, to jak West Balkan skupowaliśmy... To jechałem. Z jakiej racji tu jest 80? Przecież oni tak 80 nie jadą tymi botami. No. Belgrad. Aha, to jest Belgrad już, okej. Okay. No nie zwiedzimy, nie odkryjemy miasta, wiecie, ja teraz jak też nie chcę jakiś tak robić, wiecie, na okrągło tych tras. I slogan taksówkarski, nie? Przewiózł mnie na okrągło.
na razie wszystko dobrze działa na tym promocie. Zobaczymy, jak będziemy wyjeżdżali z West Balkans. No, dzisiaj jedziemy inną drogą niż ostatnio. Jak widzicie, teraz zaczynamy odkrywać tą nową drogę. Ostatnio stamtąd przyjechaliśmy, a teraz jedziemy prosto. Ja nie wiem, co te osobówki tu się tak wloką. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja 90 tylko jadę, a mam wrażenie, jakbym leciał 130, nie? Naprawdę, moi drodzy, mam wrażenie, jakbym nie wiem, ile leciał. A to tylko 90. Już dobra, chociaż raz mandatu nie dostanę na tych bramkach. Co wy na to, widzowie? Chociaż raz. A widzę, że każda bramka jest w tym samym schemacie zrobiona. Że w sensie, że w każdym tym ta lewa jest czynna, ta zaraz z prawej strony jest nieczynna. I to w każdym tak samo jest. No dobrze. O, ktoś w końcu dobrze zarobił. Lili. Fajna Lili. Fajna Lili w końcu zarobiła, słuchajcie. Widzicie? I cały czas ci moi kierowcy jakieś tam levele osiągają, także... Dlatego ja ich zawsze pilnuję, nie? Dlatego parę razy to chcę zawsze... sobie sprawdzić. I co, tutaj jest coś chyba zbugowane, bo ostatnio było, wciskałem Enter. Widzicie? I szlaban mi czerwone pokazuje. Czyli się, tu się buguje, to nie jest moja wina. Słuchajcie, to się zbugowało. Widzicie? Już gościa tam pcham. Widzicie? Dopiero tak. I jeszcze raz wciskam i nic. Dopiero teraz mi się szlaban otworzył. Gościa biednego trochę tam zbagowałem. No dobra, jedziemy. No, także uważajcie w Serbii na te bramki, są trochę zbagowane. Nie wiem, czy to przez promoca. Wiecie, 1% przez to ciężarówkę sobie uszkodziłem, więc... Że trzeba uważać dalej, ściągać mi tą 40. Nie zdążyli mi dać mandatu. Tam jaki korek z lewej strony. Zobaczcie, tylko na dwójkę ruch ustawiałem. Dobra, 19 będzie. 20, 21 bym się musiał położyć, tak myślę. Może 22. Może 22, no to jeszcze sobie możemy jechać. Nie ma co tam się... Nie mam co słońca, słuchajcie, marnować, jak najmniej jazdy w nocy. Już mu zjadę, niech mnie wyprzedzi. Rzadko mnie tu ktoś wyprzedza na tej Serbii, nie wiem, czemu oni tak jadą. Ale tu są same 80-ki co chwilę. I same bramki. Nie lubię tej serii, no, Serbii. Jakaś dziwna, widzowie, jest ta Serbia, słuchajcie. Bardzo dziwna. Dobra, teraz jestem z prawej, jedziemy z prawej. Na bramkę bez zatrzymywania się. Pierdziele. Jadę za chłopem. Niech mi automatycznie pobierze. Mam nadzieję, że to nie jest zbagowane. No dobra, nie ma czerwonego światła, to... A tam z tą prędkością was pogrzało. Jakaś chwila nierealizmu też musi się pojawić. Musi być, widzowie, śmiesznie.
A to tylko chwila, pierwszy raz dopiero coś odwaliłem, także wiecie, to pierwszy raz. Co tu taki korek? A bo tu znowu granica jest jakaś. Znaczy dopiero, bo no. Dobra, wyjeżdżamy z tej strony. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Powiem wam, że fajnie to jest. Fajnie jest to zrobione, że te ciężarówki tu stoją, nie wiem, na coś czekają, tak. No i co wykroczenie, spierdzielać mi z tą drogą rowerową tu. A tam już raz dostałem mandat, to już więcej nie dostanę. Jadę sobie ile chcę. Teraz nie widzę, czy tam jest. Nie, to jest jeden pas w sumie. Myślałem, że są dwa te. A jest chyba jeden tylko. Ale widzowie, bardzo mi się to podoba. Bardzo fajna sprawa ta granica, słuchajcie. Znaczy te granice w samym już... samym West Balkans są fajne i jakby wiecie, fajnie zrobione, także... Mi się to podoba. Może dlatego, że jak jeździliśmy, wiecie, po Europie nigdzie bramki były, tak, ale nigdzie nie było takich granic, to jest coś dla nas nowego, nie? Że się nagle granice pojawiają. Ale powiem wam tak, z jednej strony... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Z jednej strony na przykład... O, Chorwacja. Jazda po Niemczech jest fajna z jednej strony, bo nie ma bramek, ale z drugiej strony na dłuższą metę, jak masz tak ciągle jechać po autostradach, to jest to nudne, nie? Więc... Wiadoma sprawa. A tutaj na przykład są takie bramki graniczne, że tak powiem, czasami 5 punktów masz kontrolnych. Czy nie pamiętam, w których to by tam bardziej chyba było. Nie wiem, czy przy Chorwacji. Chorwacja jest chyba w Unii Europejskiej, więc już dalej chyba granicy nie będzie, bo potem jedziemy do Włoszech przecież. Spać nie idziemy, tankować też nie. No. Jeszcze myślę. Jakieś fajne miejsce sobie, słuchajcie, do przekimania wybierzemy. Już mi nie pikaj, no. Droga rowerowa, co ja poradzę? Tam jest nieczynne, czy co? Tam widzę, że nie ma co jechać, bo nie... Wolę nie ryzyko. A nie, bo to jest z przeciwnej strony. Dobra, bo to tak jest jakoś zrobione. Gdzie trzeci punkt kontrolny, także troszkę tego jest. Troszkę tego, widzowie, jest. Ale tu się w życiu nie uwiniemy, słuchajcie, z odcinkiem w godzinę. Dlatego ja, jakby ktoś pytał, zrobiliśmy nawet jeszcze połowy trasy, nie zrobiliśmy. Także jakby ktoś pytał, no to dlatego między innymi właśnie, widzowie, nie chciałem tego blokera, tej jazdy takiej realistycznej, bo... No to macie powód, nie? Bo to pod odcinek, no... Za długo to trwa po prostu, nie? A zobaczcie, jak taką trasę nadrabiałem troszkę prędkością, no to tak godzina 10 się uwijaliśmy w odcinku. A spadać mi tam z mandatami. To ja po drodze rowerowej będę 30 jeździł. Potem odcinek będzie 2 godziny trwał, jak sobie będę 30 jeździł. Mowy nie ma, słuchajcie. Dobra, mamy 20 dochodzi. No to tak jeszcze godzinka, dwie. Jeszcze dzisiaj nikogo nie zwyzywałem. Mówię o NPC-tach. Nie strąbiłem perfidnie. Tak bez powodu, nie? Typu, że wjeżdżam na skrzyżowanie, gościu ma pierwszeństwo, a ja mówię...
Ale to robię celowo, widzowie, żeby śmiesznie było. Pamiętajcie, nie traktujcie tego wszystkiego tak na serio, tutaj dystans. Niektóre rzeczy są po prostu humorystyczne. Nie bójcie się, coś jeszcze odwalimy. Nie sprawdzałem po ostatniej trasie, słuchajcie, odkrytej mapy. Więc będę musiał to aż z ciekawości dzisiaj zobaczyć. Ile mamy procent odkrytej mapy. Patrzcie, autobusiarz mnie wyprzedza. Dobrze. Autobusy chyba nie mają jakichś ograniczników prędkości, w sensie w świecie realnym, bo zawsze autobusy nieraz widzimy, że grzeją i to ostro. Albo do 110, nie wiem. Natomiast no fakt taki jest, że autobusy grzeją, a to jest, wam powiem szczerze, bardzo niebezpieczne akurat, przecież wiadomo, autobus wiezie ludzi. No, z drugiej strony wiadomo, na takiej autostradzie, jak jest, są warunki, jedzie sobie 110, to tam spoko, tak? Jakby tu się nie wypowiadam, ale mówię, gorsza sprawa, jak widzimy gdzieś sytuację na takich trasach krajowych, nie? Że te autobusy grzeją, wyprzedzają za dużo. To już niezbyt fajnie. No, dogoniłem go. I mi odjechał. Widzicie, usłyszał, że mówię i odjechał, poszedł. Szybcy i wściekli. Dobra, mamy stację. Wiecie co? Następna stacja, moi drodzy. Jeszcze na tyle ciemno nie jest, a jest, myślę, na tyle fajny widok z tego zachodzącego słońca, bo ja też nie... Wiadomo, że jak teraz się położymy spać, no to obudzimy się, to będzie i tak ciemno, więc wolę jeszcze chwilę tak o zmierzchu pojechać, żeby już nam świtało rano. Także następna stacja jest nasza, oby była jak najszybciej. O, 33 tysiące? Pięknie. I zobaczcie, jak ładnie zarabiają. I to już jest bardziej na przykład... to jest, słuchajcie, bardziej na przykład motywujące niż kierowca, który by mi zarobił, nie wiem, 100 tysięcy. Mnie to na przykład bardziej jakoś motywuje, że tak... Tu kupię garaż, może na jedną ciężarówkę starczy. 37 zł Teresa zarobiła. Nie, no to słuchajcie, to już jest naprawdę rekordowa kwota, słuchajcie. Może na browary starczy, nie wiem co miał za te 30, no kebaba sobie kupię za 37 zł, słuchajcie. Starczy na kebaba. Ale się Teresa popisała, naprawdę. Mówię, tutaj mi tego dyspozytora bardzo brakuje, czy żebym nawet ja mógł pełnić funkcję dyspozytora i przydzielać te zlecenia kierowcom, bo no kurczę, no... Ale to byłoby, wiecie, wykonalne, w sensie jak oni by to fajnie zrobili, że tablecik. I teraz zobaczcie taką sytuację, przychodziłyby mi jakieś powiadomienia, mogłyby przychodzić nawet, nie wiem, tak samo, że kierowca oczekuje na przydzielenie zlecenia. No i ja na przykład, jak stałbym gdzieś na czerwonym świetle, czy w jakimś korku, wyciągałbym tablecik, czas by mi w grze leciał, w sensie, że wiadomo, tamte światło by mijało, ja w tym czasie bym komuś zlecenie już przydzielił, żeby nie trzeba było do menu wychodzić i pauzować gry, no bo to byłoby bez sensu. Ale mogłoby być w opcjach zaznaczone. Nie wiem, dlaczego to nie wprowadzili, żeby był dyspozytor. O, już się gwiazdy pojawiają, się ściemnia. Dobra, tak się gwiazdy pojawiają, to już trzeba serio teraz się zatrzymać. Akurat się obudzimy, to będzie świtało, no bo to tak będzie czwarta, to już będzie jasno. Czyli tak idealnie dopasowałem to spanie. Dobra, 800 km do celu, to już tragedii nie ma. W Chorwacji jesteśmy, słuchajcie, pierwszy raz jeszcze w tej serii.
Chorwacji nie byliśmy, czyli kolejny kraj odkryty, kolejne, no wiadomo, procenty, tylko jestem ciekaw, czemu tam tyle krajów mi pokazuje. Właśnie to mnie ciekawi, bo jest tyle krajów się wyświetla, ja nawet nie wiem, co ja jeszcze miałbym odkryć. Wielką Brytanię odkryliśmy już. No tu jeszcze będzie pewnie parę krajów na West Balkans, no nie mówię, że nie. Parę się znajdzie krajów do odkrycia, ale no... Nie ma stacji. No dobra, no póki nie ma, no to jedziemy. No przecież nie stanę na środku drogi. Zresztą to i tak by mi nic nie dało, bo ani paliwa nie przybyło, ani snu. O, jest łóżko, tylko pytanie, czy jest stacja. Czy nie mam presji na tankowanie, moi drodzy? Tam jest chyba bramka, dobra. Się przekimamy, słuchajcie, no jakby nie mam presji na tankowanie, mamy tyle, ten bak jest tak duży, że on ma tutaj, jak dobrze widzę, zasięgu 2800 km. Też właśnie widz mi napisał i dziękuję ci, widzu, za... Ty właśnie ten widz, który tak uważnie słucha, co mówię. Pozdrawiam serdecznie. Mi napisał, że mógłbym sobie przecież bliżej zrobić to. To bym lepiej widział liczniki. Tak, to jest prawda, oczywiście. Ja wiem o tym, tylko problem polega na tym, że według mnie te ustawienie kabiny daje mi takie fajne pole widzenia, nie? I też mam trochę, wiecie, przez to oddalone, to zobaczcie, na górze mogę mieć tego moda z tym paskiem, tak? Czasem mogę sobie troszkę obniżyć, jakbym się przybliżył, no to ta strefa cała by mi, no można powiedzieć, uciekła. Dobra, widzowie, wiecie co, nie będziemy tankowali, nie zależy mi na tym, że mamy tyle paliwa, że... Tylko się mamy przespać. Tak trochę kijowo, nie? Spać przy bramkach autostradowych, gdzie wszyscy jeżdżą i hałas robią i ruszają. No i zaczęło się robić jasno, no i pięknie. Teraz możecie patrzeć, jak kierowcy zarobili. No ten gałgan wrócił i pewnie będzie mnie z 20 tysięcy kosztował. No, jakie są koszty? 11, no. A. Coś dawno Helgi nie widziałem. Może Helga w jakiejś trasie jest fajnej. Długiej. Pierdziele, widzowie. Jak w zasadzie wiecie, że ja bym mógł mandaty wyłączyć, bo skoro i tak mam blokadę, no to w zasadzie mógłbym te mandaty... Tak, zrobimy, widzowie, to będzie uczciwe, bo skoro mam blokadę, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby tu jechać 80. Z tego względu, że... Z tego względu, że no ten odcinek by się nigdy nie skończył. I dobra, i teraz mamy dy. Jedziemy... Skoro mamy i tak jechać 90, to ja nie będę jechał 80, bo to robi różnicę już. Odcinek już grubo ponad godzinę, jesteśmy w połowie trasy, także no to jest jedyna rzecz, która troszeczkę mnie pod kątem odcinków zniechęca. Powiem wam szczerze, no bo jeśli miałbym takie coś nagrywać, że jadę 90, to tylko timelapse wchodziłby w grę, no ale wtedy no nie da się zrobić jakby z komentarzem tego. Bo wiecie, no jeżeli ja już bym komentował trasę, którą bym oglądał, to już nie będę tego tak czuł na bieżąco. Różne sytuacje, to co mówię, no to ja nigdy nie mam, słuchajcie, nic zapisane, nic, nie wiem, zaplanowane, co wam powiedzieć. Jedynie sobie patrzę, jaki jest numer odcinka, to jest jedyna rzecz, która, na którą zwracam uwagę, a reszta to po prostu odpalamy Eurotracka i wszystko wychodzi gdzieś tam na spontanie, to jest takie naturalne, nie? To, co się wydarzy, to, co powiem. I nie da się, żebym to oglądał i zrobił do tego jakiś komentarz. No, no jest to niewykonalne. Także nie wiem, mam dylemat, powiem wam szczerze. To jest dość spory dylemat, no bo ta trasa, zobaczcie, że nie jest długą trasą, tak? To jest raptem 1500. A, jeden wniosek, słuchajcie, mamy 4:30. Chorwacji, a jest jeszcze ciemno, gdzie w większości krajów tych, no, północnych, łącznie z Polską, już byśmy mieli jasno.
Tam niby wschodzi słońce, ale to jest z opóźnieniem, widzę. Ale dziwna jakaś taka droga nas tu prowadzi. No, troszkę długo. Muszę to przemyśleć, moi drodzy, bo tak jak mi, wiecie, dylemat też polega na tym, że mi się spodobała ta jazda tą 90-ką. Jakoś tak mi się to spodobało. Ale z drugiej strony, jeśli czasami nie nadrabiamy tej trasy, no to widzicie, jak to się kończy pod kątem odcinka. A teraz mamy w nosie to wszystko i grzejemy. Znaczy grzejemy, 90-ką grzejemy, tak? Jadę, puszczaj mnie. Dobra, jedź sobie, bo zahamowałem i tak. Jadę. Uwaga, jadę. No, bo tu na przykład jest bez sensu, te ograniczenia są. Oj, policjanty tam jechały. O kurde. Dam radę czy nie dam rady? Muszę dać. Prawej strony. O ja pierdzielę, ja mam prawą stroną jechać. Ale slalom, gigant. Widzowie, to ja teraz zrobiłem za slalom. Ale zobaczcie, bez stuczki. Nie, no to oczywiście mnie wcale nie... Wiecie, mnie to wcale nie... To, że jakby mandaty wyłączyłem, to nie znaczy, że robię jakieś jazdy, żeby nie robić stuczki, bo przecież stuczka no, niszczy mi ciężarówkę, także na tym mi też nie zależy, nie? Więc to nie jest tak. Mi tu chodziło tylko o prędkość. No, jeśli mam ogranicznik do 90, no to już można przymknąć oko na to, że pojadę 90 na 80, no ale jak mam za to mandaty dostawać, to dziękuję bardzo. Bardziej, że widzicie, że no jednak ta kasa idzie bardzo wolno, bo mieliśmy, zaczynając odcinek, chyba 800 tysięcy. Teraz mamy raptem 50 tysięcy więcej, plus to, co zarobię. Także dopiero się szarpniemy na garaż i na jedną ciężarówkę, nie? I potem pewnie przez kolejne kilka odcinków znowu nie. Nie wiem, czy kilka, może nie, no. Tylko zastanawiam się, czemu właśnie ci pracownicy takie minusy robią. Aż takie. Bo ja tu od nich nie oczekuję, nie wiadomo ile, ale no, żeby chociaż coś na plus zarabiali, a nie, że mi minusy robią cały czas. Także widzicie, to nie działa zbyt idealnie. Szkoda, że nie da się zmienić tych zleceń tylko dla siebie. Chociaż nie, no bo ja znowu bym też nie chciał, żeby mi kierowca zarabiał, nie wiem, 500 tysięcy za zlecenie, no bo to... No nie mam zdania. Na pewno nie chcę, słuchajcie, tych cen wracać do normy. Chyba, że... Żebym znowu nie nagrzebał, bo to ostatnio nie działało. Wiecie, co jeszcze mógłbym zrobić? Jeśli po... Ale... To by wtedy znaczyło, że jeżeli ja inny procent obiorę tych... tych cen. Jeśli inny procent cen bym obrał, no to znowu będę miał więcej za te zlecenie. No to też jest bez sensu, tak? Ja nie chcę mieć więcej. Jakby aż tyle. Jakie slalomy ja tu robię, widzowie. Dobra, jedziemy grzecznie, podziwiamy widoki. Patrzcie, jakie ładne widoki. Nie no, spieszę się. Teraz się ewidentnie spieszę, bo już widzę, że odcinek jest za długi, no i to... To jest jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę. I patrząc, ile nam jeszcze dystansu zostało. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Piękne jest to, że naprawdę cały czas odkrywamy mapę. Skręć w prawo. I no, jest to piękne. Gdzie ty, Iwona? Tu znaczy jedź prosto, trzymaj a nie... Trzymaj się lewej strony. No. Iwona, ty się psujesz. Wjechałbym w barierki, kurczę, przez ciebie.
Iwona, gdzie ty mnie na manatki tu wyprowadzasz? Obitko. Gdzie ty mnie tutaj? No tu nie ma możliwości akurat przekroczenia prędkości. To mi się podoba. Jest tunel, jest 90. No i spoko. Więcej nie mogę jechać. Oj. Jak widzicie, tutaj bym też nie nadrobił bez blokera, bo to nie jest tak. Nie mając blokera, no co bym tu nadrobił? No na takich zakrętach czy coś, no też nie leciałbym 110, bym się rozwalił, wiecie, no to też nie da się tak na full zapieprzać. Ale fajnie to jest zrobione to. O, kurwa, zobaczcie, jak są takie zakręty, to no tu nawet 80 bloki takie, no fajnie, fajnie. Podziwiajcie Chorwację, widzowie. No ty, busiarzu jeden, ty. Musiałeś mi drogę zajechać. Rijeka. A ja coś tu z GPS-em popsułem. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wiecie co? Bo ja tu widzę, że coś na mapie popsułem z GPS-em. To może, widzowie, zrobimy tak. O, po prostu zresetuj nawigację. Jedź bezpiecznie. Bo tam, widzę, mnie prowadziło do miasta. Ja tam nie chcę do miasta jechać. Jedź bezpiecznie. Zawsze jadę bezpiecznie. Iwono, droga kochana. No, bo tam by nas na miasto prowadziło i byśmy czas tylko stracili. Na początku to źle zaznaczyłem. Widzicie, taki jestem łapczywy, żeby jak najwięcej terenów odkrywać. I tak to potem jest. No ale wiadomo, no słuchajcie, mam cel, poniekąd challenge, żeby było te 100% mapy odkryte. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Ja nie będę wam tu mówił, że na pewno to zrobię, bo nie wiem. O, z drewnem. Tak, identyczną przyczepę mam, słuchajcie, w farmingu. Dzisiaj właśnie taką przyczepą woziłem ścięte drzewa, także mi się już kojarzy. Tylko że z farminga macie właśnie taką serię teraz od zera do milionera, kompletnie nie mając nic kasy, od zera zaczynałem, ale robię tą serię w formie timelapsa, bo tak uznałem, że będzie lepiej, żeby znowuż móc wszystko pokazać, co się dzieje, co robię. No trudno, musiałem. Nadrabiamy, widzowie, nadrabiamy. Zaległości. Oj, oj, oj. No to akurat mój błąd był. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, Iwonolindo. Iwonolindo jedna, ty już jadę. Wiem, że nie ma, widzowie, takiego. Do skrętu w prawo. Wiem, że nie ma takiego imienia jak Iwonolinda, tylko się z nią przedrzeźnią. Skręć w prawo. Oj. Ale ładnie, nie, naprawdę, akurat. Trzymaj się prawej strony. Ja to mówiłem, słuchajcie, wiele razy. West Balkans, mimo że było dosyć drogim DLC, bo no to tam 70 parę złotych, chyba ta cena nawet się nie zmieniła jeszcze od premiery. Ale według mnie warte swojej ceny. I tu mówię wam szczerze, warte swojej ceny, no bo naprawdę jest dużo krajów i jest to fajnie zrobione. Wiadomo, że promoc zawsze jest lepszy, ale do skrętu w prawo. Ale to akurat tutaj mówię, że mi się podoba. Chociaż ta Iberia też mówiłem wam, że mi się podoba. Skręć w prawo. No i widzicie, i w takich sytuacjach, dzięki temu, że zdjąłem te mandaty, mogę sobie jechać 50, a nie 30. Co nie wiem, czy z perspektywy całej trasy mi coś da, ale wjeżdżamy do Unii, a ja myślałem, że Chorwacja jest w Unii. To się coś mi popierdzieliło. Słowenia jest, widzę, w Unii. No to już musiałem, widzowie, bo to już za bardzo się wlekli. Ale zobaczcie, głupi ma szczęście i mi się udało.
Pamiętajcie, głupi ma zawsze szczęście. Dobra, 400 km to też nie ma co tak grzać chyba, nie? Robimy teraz szalonego kierowcę tira, a tacy w realnym świecie też występują. To przesadnie wyprzedzają. Jedź prosto. Jadę prosto. Oj Jezu, zahaczyłem o znak drogowy. Też jakiś pancerny. Chyba update'a wprowadzili. No jedźże chłopie, bo... Ja nie mam, ja, mnie 30 nie dotyczy. Sorry chłopie. Ja zjedź drugim zjazdem. Ja tu nie będę po ścieżkach rowerowych jeździł. A już Włochy tyle tej... Ale numer. Oj, nie ten migacz. Ale numer, już widzę flagę Włoch. Patrzcie. Italia wjeżdża. Tej Słowenii za wiele nie zwiedziliśmy tutaj. Sorry, nie będzie 50 widzowie. Nie będzie 50 dlatego, że... Że ja jestem już spóźniony. Znaczy nie, że w grze spóźniony, no ale pod kątem odcinka spóźniony. Z drugiej strony, jakbym miał jakieś momenty pauzować z trasy, to też raczej byłoby bez sensu. Bo potem by się i kasa zmieniała, bo pracownicy by zarobili. Albo coś, co by się wydarzyło, by zostało nienagrane. W montażu to wycinać też bez sensu, chyba że, tak jak mówię, jest jeszcze opcja. O! Opcja taka, słuchajcie, że fragmenty będę robił takie na jakiejś trasie, na przykład na autostradzie, które będę przyspieszał, więc tam wtedy będę... Nie będę nic... Do skrętu w prawo. Nie będę nic mówił. Wtedy będę mógł to przyspieszyć i wtedy nam wyjdzie odcinek do godziny. Wy też... Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Słuchajcie, wy też, kochani moi drodzy, pisaliście o tym, że chcielibyście, żeby te odcinki tak idealnie dla was, nie? Do... Skręć w lewo. Idealne są dla was odcinki do godziny i o to mi właśnie chodzi, o nic więcej. Żeby te odcinki jednak tą godzinę trwały. Puści mnie chłop, czy nie? Puści mnie. Tak mnie puści, to jadę. Ten też mnie puści. Widzicie? Tak można ładnie się wysunąć i cię puszczają. Wiadomo, że w świecie realnym to tak niekoniecznie musi działać. Ale na boty to działa. O, boty cię od razu puszczają. O, zaczęły się jeszcze zakrętasy, widzowie. O, la la la. No to takiej drogi to nie wiem, jakby, chociaż mogłoby to fajnie wyglądać, jak tak byście mieli z takich zakrętów timelapsa. Zrobimy ankietę, widzowie. Zrobimy ankietę, czy czasem chcecie jakieś dłuższe trasy w postaci timelapsa po prostu. Czy jednak wolicie moje ględzenie, chociaż ja naprawdę szacunek dla was, widzowie, ja wam się dziwię, nie? Że wy chcecie mnie oglądać, słuchać, czasem takie głupoty gadam. Widocznie wam się to podoba. Już nie mówię, że głupoty czasem robię, ale to jest celowe, żeby było śmiesznie, ale wy to chcecie oglądać, to naprawdę te odcinki oglądacie. Także bardzo mi miło, niziutkie pokłony, drogi widzu, w twoją stronę. Tylko nie wiem dlaczego tylko 25% osób oglądających mój kanał subskrybuje. Także drogi widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo cię gorąco poproszę o zostawienie tego suba. Ja pierdzielę. Wiecie, co by to było zaraz, nie? Trochę za szybko tu wjechałem. Wy chyba wiecie, co by to było. Nie, ale tak szczerze, to właśnie to wyłączenie mandatów na chwilę troszkę we mnie też taką dzicz w głowie zrobiło, nie? Że już taki się... Widzicie tą różnicę w mojej jeździe, nie? Jak wyłączyłem tylko te mandaty, to się od razu psychika jakoś inaczej koduje i... Ja tu się nagle w Supermana jakiegoś zabawiam. A to przecież też są... Wiadomo, no ciężarówka pancerna nie jest. Nie, na tym koncie by mi było szkoda jakieś rzeczy odwalać. Jeżeli miałbym jeszcze zrobić, to najlepiej mi się odwala oczywiście w konwojach z Krystianem i Spadką. Tak jak robimy czasem konwoje, odcinki, to tam mogę sobie odwalać, bo już mam tak wylewelowane, że to jedno konto, że mi to wisi. Trzymaj się prawej strony.
No, ty chłopie, jedź. Dać ją, czy co to tam. Ja tu do Wenecji. Ja tu do Wenecji jadę, słuchajcie. Zobaczyć, czy łódki pływają w kanałach i czy tam tak naprawdę śmierdzi, jak mówią. Siema, jak czekacie, jak oni się na... Karabiniery chyba się nazywają, policjanci w... we Włoszech. Jeśli dobrze kojarzę, jak się tutaj mylę teraz, to mnie poprawcie, ale dobrze wiem, no bo Polizei... Polizei, zawsze się śmieję, że nie będę lizał, to jest w Niemczech. No tak to wiadomo, są różne odmiany polis, tak, ale... Ale we Włoszech, właśnie nie wiem, co, oni mają chyba normalnie jakoś tam policja napisane, ale... Musiałbym się przyjrzeć zresztą, ale ogólnie to są chyba karabiniery się to wzięło, jakoś taka nazwa była. A tu już jechałem? To tak wygląda, że stacja benzynowa odkryta. No we Włoszech, słuchajcie, łe, to za dużo nie odkryjemy. Pomyślałem, że trasę we Włoszech też odkryjemy. O kurde, kto to tyle zarobił? Jano, co za gość. Widzowie, no to Jano musi... Musimy zobaczyć, czy Jano ma nową ciężarówkę. I jemu najwyżej się nówkę, cewkę kupi. Brawo, Jano. I 900 tysięcy. No to milion przekroczymy po moim zleceniu. To jeszcze muszę do celu dojechać. 300 kilometrów. Jakoś tak mozolnie mi to idzie. Tą 90. No ale dobra, już się przemęczę dla widza. O, następny. Kto to umma? Pięknie, zobaczcie, widzowie. Zobaczcie, jak ładnie. Także pięknie, no to takie jeszcze kwoty to rozumiem, nie? Ale już jak robią minusy, to sorry very, ale to już mnie denerwują tymi minusami. To już mi na nerwy działają. Chyba tu nie jest jakoś obniżane. Tylko dla osobówek, dobra. 30 trzeba wjeżdżać, to jest wtedy wszystko ok. Czekajcie, widzowie, ja muszę sobie picie przynieść, robimy chwilę pauzy. Uwaga, żeby nie było, że oszukuję, robimy pauzę. No dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy! Nie śpimy. Także spodziewajcie się, kochani, w najbliższych dniach. Od dzisiaj zaczynam ankiety na kanale. Będzie kilka ankiet, których poproszę was o opinię. Będzie to dla mnie jakaś taka wskazówka, którego oczekujecie. A... Dzięki temu będzie łatwiej mi te wszystkie serie, moi drodzy, dla was pożyć. Tam jaki korek. I oczywiście mam plan jeszcze na jakiś tam jeden odcinek, w którym bardziej byłby on challenge'em i tu raczej no wybrałbym trasę, myślę, że nawet krótką. Może bym się zastanowił, czy nie wybrałbym trasy po Polsce. Bo z punktu A do punktu B myślę, że też 700 km, 800, jakby się uprzeć, zmienić GPS-a, żeby odkryć wszystko. Bo przypominam wam, że chcę całą Polskę mieć odkrytą, ale to za chwilę, bo tutaj chcemy też te West Balkans odkryć, ale wtedy wziąłbym krótką trasę, ale ustawił na full ruch uliczny. Wiadomo, że to ta jazda wtedy będzie no bardzo ślamazarna. I trąbienia pewnie będzie sporo, ale chcę tak, wiecie, spróbować. Ja lubię nowych rzeczy próbować, mnie to gdzieś tam kręci. No i co, dotąd mamy odkrytą tą trasę we Włoszech, a później co? A nie, bo my w drugą stronę jechaliśmy chyba. No dobra, ale to skąd jechaliśmy? Bez sensu się odkryło. Nie, jest odkryta. Nie wiem, czemu tak się dziwnie odkryło. Przecież po drugim pasie nie jechaliśmy. No już mniejsza o to. Szkoda, bo akurat myślałem, że we Włoszech coś tam nam się uda odkryć nowej trasy. A tu się okazuje, że już jechaliśmy tędy.
Zawsze możemy wziąć przez całe Włochy i tam z powrotem na West Balkans, jeśli taka trasa by się trafiła. To by było fajne, że jechać na południe Włoch, bo tam nie jechaliśmy raczej, tam chyba Rzym tylko był najniżej. I jakoś się przetransportować. Wiadomo, że promem z powrotem na West Balkans, to byśmy sprawdzili to połączenie, czy ono dobrze działa. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonka, dobrze. Zjeżdżam w prawo. Zobaczcie, jaki posłuszny facet jestem. Robię wszystko, co mi kobieta mówi. Ona mi tu dryguje, a ja posłusznie wykonuję. W świecie realnym nie jestem takim pantoflem. Nie. Dobra, 200 kilometrów. Jakoś to się przemęczę. Mówię przemęczę w cudzysłowie, bo jakby sama trasa, słuchajcie, mnie nie męczy. Gdybym ja sobie sam jechał, to spoko. Ale też patrzę na czas odcinka, nie? Ktoś jeszcze musi... Ja to dzisiaj akurat nagrywam wyjątkowo. Mam nadzieję, że się przetworzy, bo YouTube czasem odwala, jeśli chodzi o przetwarzanie tej jakości. Czasem pisaliście, czemu jest coś gorszej jakości. To nie jest absolutnie moja wina, bo ja wszystkie odcinki, słuchajcie, nagrywam w Full HD, już tam w 4K nie chciałem nagrywać. Nawet nie mam monitora, który by mi to obsłużył. W sumie bez sensu. Ale to właśnie YouTube tak ostatnio... O kurde, co to jest? Timothy? Jak to... To jakie on miał zlecenie, że on zarobił 89? On musiał mieć, słuchajcie, zlecenie za... No tak, no mógł mieć zlecenie za... Mógł mieć w sumie zlecenie za 150, za 170 tysięcy mógł mieć. No ale i takie kwoty to ja rozumiem, jak pracownicy zarabiają. To już jest takie, wiecie, bardziej realne, tylko no... Nawet niech sobie by było po 20 tysięcy, po 30, spoko. Wiadomo, że im też trzeba zapłacić, ale żeby minusów mi nie robili. Już szybko idzie. No tak zawsze jest, że jak już zbliżamy się do dystansu, który pozostał tych 100 km, to jak widzicie, no to już zawsze idzie szybko. Potem jak już stuwa schodzi w dół, no to już chwila, moment, już jesteśmy. O, jadą karabiniery. Miałem się nimi przyjrzeć, co mają napisane. Ale mają, widzicie, chyba karabiniery mają chyba napisane na aucie. Tylko no kurde, gościu, gdzie mi odjeżdżasz? To patrzcie, nie chcą, żebym ich obserwował, nie? Nie chcą. Trzymaj się lewej strony. Może teraz. Uwaga. Tak, karabiniery mają napisane. No to git. Oczywiście też tak nie szaleję, słuchajcie, z przekraczaniem prędkości, bo to, że nie mam... mandaty na chwilę wyłączyłem, ale oczywiście muszę to pomyśleć na następny odcinek, przy czym to też nie chodzi, wiecie, o szaleństwo, bo jeśli macie ostry zakręt, ja bym sobie tu wjechał 90, to wiadomo, że mnie wyrzuci z zakrętu, także to tak nie jest, widzowie. O, teraz odkrywamy kawałek drogi, no to jeszcze dobre i to. Bolonia, no nie odkryjemy jej niestety. Postaram się, słuchajcie, wziąć, no bo w Grecji wziąłem z tego miasta, w którym skończyliśmy. To były Saloniki, jeśli dobrze pamiętam. I
I teraz postaram się wziąć z tego samego miasta, w którym skończyliśmy we Włoszech, żeby jakoś w miarę możliwości wrócić na West Balkans albo zajrzeć na Chorwację, chociaż mam wrażenie, słuchajcie, że akurat na promocie Chorwacja jest popsuta. Bo zauważyłem takie coś, że no niestety. Brakuje dróg. Może to tylko na mapie ich nie widać, ale no wiecie, no nie będę ryzykował. No co wy tak jedziecie? Przecież to jest 130, halo. Trzymaj się prawej strony. Prawej to prawej, aha. Oj, no muszę na koniec coś odwalić, bo nie byłbym sobą. O, tutaj idealne. O Jezusie, tak, żem odwalił, żem odwalił. O, ale żem odwalił. Teraz żem odwalił, no. O, żem odwalił. O, tak było w tym. To żeś pomógł. No i ładnie, gość mnie zablokował, nie? O ja, czekaj, jakieś mi tu się skróty klawiszowe aż z wrażenia włączają. No nie, no widzowie. No i teraz nie wyjadę stąd, bo ten... Ten... Ten Astrom nie chce się... Czekajcie, tu nie ma teraz sytuacji, kurde, komfortowej. Jak mi ta Astra stąd nie odjedzie... No w życiu nie ma. No to teraz pytanie, czy ja stąd wyjadę? Bo se trąbisz, a co ja mam zrobić, chłopie, se trąbisz? Ciekawe, czy to tak się da, skręcając tylko kołami. Ale ja wątpię, wątpię. O, może się uda, widzowie, może się uda. Już chciałem powiedzieć, że mandatu nie dostałem, na nie dziwne, dlaczego. Jest szansa, słuchajcie, że się uda. Tylko muszę w miejscu kołami kręcić. O, 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 to patrzcie, jak ładnie. Tylko czemu 22% uszkodzenia, z jakiej to beki? Nie chciał odjechać chłop. Ja tu grzecznie się zaklinowałem. Patrzcie, co się z nim dzieje. Patrzcie, jak poleciał. Gdzie on tam wleciał? Co ten Astrom robi, kurde, chłop jeden? Dobra, my tu czasu nie mamy, trzeba dostawę dostarczyć. Ale słuchajcie, no... Mógł mi ładnie odjechać, ja bym sobie się wyprostował, to ten stoi jak taki baran. Co ja mam zrobić? Przecież ja mam dostawę, wiozę... Sprzęt medyczny, widzowie. Ważną rzecz, żeby ludzie byli zdrowi, podobno, chociaż ja akurat medycynę za bardzo nie wierzę. Ale to już tam się wytnie, nie temat tego odcinka. Dobra, lecimy. No trudno, musiałem coś odwalić. To jest oczywiście było z mojej winy, no bo nikt mi nie kazał z taką prędkością wjeżdżać, słuchajcie, w... ten zakręt i się wcinać z pasa awaryjnego. I to oczywiście też było, pamiętajcie, jakby ktoś mówił, że jest nierealistyczne. Oczywiście, że jest nierealistyczne, bo czasem ja coś odwalam, żeby było śmiesznie. Z góry mówię, że czasem się zdarzy coś odwalić. Akurat mi nie wyszło kompletnie, no ale czasem moje porażki też bywają śmieszne. O, 63 km. Szkoda, że ciężarówkę uszkodziłem, bo nie chciałbym jej naprawiać. Bo to się kompletnie teraz nie opłaci. Jak widzicie, ten ogranicznik do 90 w moim przypadku nic nie zmienia. Nawet ja mam wrażenie takie, i to serio wam powiem po tych 3 czy 4 odcinkach, w których ten ogranicznik mam, że ja mam takie wrażenie, że jak nie miałem tego ogranicznika prędkości, to i dostawałem mniej mandatów i mniej uszkadzałem ciężarówkę, bo byłem w stanie 4-5 kursów zrobić, zanim auto było naprawiane, a tutaj praktycznie to odcinek coś się odwala, mimo że mam ograniczenie do 90, także myślę, czy nie zdjąć tego ogranicznika, a bardziej jakby, jak to powiedzieć, samemu sobie zrobić ograniczenie, samemu sobie ustawić, ile jadę, gdzie.
w zależności od okoliczności, tak? No i oczywiście od przepisów, no bo... Więc wolałbym, słuchajcie, zrobić tak, tak mi się teraz wydaje, i to bym chciał spróbować w następnym odcinku, że wyłączę... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Że wyłączę ogranicznik prędkości, żeby móc nadrobić trochę prędkością, żeby odcinek był zjedź krótszy. To jest chyba najlepsza wersja. Z drugiej strony włączę mandaty ponownie, no bo dzisiaj je wyłączyłem, a to jak widać bez sensu. I wtedy możemy robić challenge, a wychodziły mi takie odcinki co bez mandatu. To, że jakiś tam bot we mnie wjechał, no to wiecie. Dobra, miasto odkryjemy kolejne, chociaż dobre i to. Zaraz się przekonamy, widzowie, czy ile mamy odkrytej mapy. Jestem tego bardzo ciekaw. Nią. Jestem tego bardzo ciekaw, słuchajcie, ile mapy odkryjemy. I zaraz to oczywiście sprawdzimy, moi. Jak najbardziej zaraz to chcę sprawdzić. Zobaczcie, dopiero z włoskich takich miast mam trzy odkryte. Na nie wiem, czy ten, zjedź pierwszym ten imperator, czy on dotyczy... To nie, imperator też chyba w Hiszpanii mi się pojawiał. Nie wiem. Już tam... Zjedź z ronda. Mniejsza o to. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Wiecie, akurat jeśli chodzi o to, no wiadomo, bałtycki skręć szlak... W prawo. Jest takie osiągnięcie, no to nie jest ciężko się domyślić, się tak? Do skrętu w lewo. No wiadomo, że to dotyczy Bałkan, ale... Jak nazwa czasami skręć mówi, ale... W lewo, a następnie skręć w lewo. Widzicie, już na koniec będę grzecznie na stopie stał, żebyście nie myśleli, że wyłączyłem mandaty, to odwalam. Nie no, czasem mi się zdarzy, ale... Coś niecoś też potrafię być kulturalny. Czasami. Skręć w lewo. Dobrze. Iwoniuniu, wjeżdżamy, zobaczymy, ile ta logistyka mi tu zapłaci. Koniec trasy. No niestety chyba są uszkodzenia, się obawiam. I tego się najbardziej obawiam, a jeśli chodzi o exp, zadowalająco, tragedii nie ma. No to chyba, no ładny exp, ale 500 oczywiście jesteśmy stratni. Ostatnio jakbym właśnie nie narobił strat, to bym wbił kolejny level, także muszę uważać. No tu by wypadało następnym razem dłuższą trasę zrobić. Aha, wbiliśmy level, dobrze. To zróbmy tą dostawę na czas, bo te pilne dostawy robiliśmy, więc... Zróbmy. Dobrze, widzowie, to co? W następnym odcinku pewnie zatrudnimy pracownika, bo... Jak to wygląda w ogóle z kredytami? Spłacimy. A wiecie, dlaczego spłacimy? Dlatego spłacimy, żeby następny kredyt wziąć w następnym odcinku i mieć jeden dzień wolnej raty i tak zrobić, żeby było dobrze. Także to tyle. Ja sobie tu jeszcze przejrzę, od razu wam mówię, co chcę przejrzeć. Chcę tylko przejrzeć kierowców, bo to już bez sensu na każdym odcinku, żebym z wami to robił, prawda? Także chcę przejrzeć, jak oni levelowali, czy jest wszystko dobrze ustawione. No i w następnym odcinku jakąś fajną traskę zrobimy, może tutaj z Włoch. Także, drogi widzu, gorąca prośba, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię proszę, zrób to teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Także trzymaj się, cześć!